oraz w uprzejmości myślę, które mogą nastręczać problemów, myślę, że można powiedzieć przywitanie. No ktoś pomyśli, no co to przywitanie, dzień dobry, no dobra. No ale właśnie, przywitanie i trzeba komuś rękę podać. Teraz, kto pierwszy wyciąga rękę na powitanie? Jaka będzie tutaj zasada? To znaczy ogólna zasada, a później zastanowimy się, jak z tej ogólnej zasady znaleźć zasadę konkretną. Zasada jest taka. Pierwszy wyciąga rękę ważniejszy. A dopiero później osoba mniej ważna. Dlaczego? Logika. No bo jeżeli ktoś jest mniej ważny i wyciąga do ważniejszego rękę, to ten ważniejszy może powiedzieć: słucha pana i nie musi mu podać ręki. No bo jest ważniejszy. Może sobie na to pozwolić. I kto się będzie wtedy źle czuł? Ten ważniejszy? Nie. Ten mniej ważny. Zwłaszcza jak się to dzieje na forum publicznym. Dlatego pamiętajmy, pierwszy na powitanie ma prawo wyciągnąć ten, kto w danym układzie jest ważniejszy, jest wyżej w hierarchii, bo te dwie same osoby, ale w różnych sytuacjach mogą zajmować różne pozycje. No najpierw, jakie to mogą być konkretne przykłady? No, starszy wiekiem, czy służbą w wojsku, tak, ma pierwszy prawo wyciągnąć rękę do młodszego. Przełożony pierwszy ma prawo wyciągnąć rękę do podwładnego. No jak podwładny przychodzi do szefa, mówi: cześć szefie. A szef nie chce mu podać ręki, to mu może nie podać. A jak szef wyciągnie rękę do podwładnego, no to podwładny raczej na taki ekstrawagancki gest nie pozwoli sobie. No i wreszcie kobieta mężczyźnie. Ja czasami spotykam się z takim zdaniem, że no, zawsze kobieta mężczyźnie pierwsza może wyciągnąć rękę. Bo to tak trzeba, bo dżentelmeni i tak dalej. No a jeżeli będzie taka sytuacja, że pan prezes spotyka panią kierownik i się chcą przywitać, no to pierwszy powinien wyciągnąć rękę. Prezes. Tak? A właśnie, jeżeli pan prezes spotyka się z panią kierownik na forum już niekoniecznie służbowym, a prywatnym, no bo jak to się mówi teraz potocznie, chodzą ze sobą, tak? No już poza firmą, tak? No to kto wtedy pierwszy ma prawo wyciągnąć rękę? Pani kierownik, bo ona już nie jest kierownikiem. Ona jest wtedy damą, a on jej rycerzem.